Aleluja, witajcie kochani. Dzisiaj mam taki temat odnośnie tego, bardzo ważny temat w tych czasach. Powiem wam odnośnie prawa religijnego, w którym ludzie żyją, ludzie wierzący są uwikłani w pewnych rzeczach religijnych i przedstawię też prawo życia według Ducha Świętego, nie? Według tego, jak to pokazuje się Pismo Święte. Także, wiecie, ja jestem z takiego zdania, że jeżeli chcesz być gotowy na powitanie Króla, jeżeli chcesz być w prawdzie Bożej, potrzebujesz przede wszystkim w tym czasie zaglądnąć bardzo głęboko do Bożego Słowa i pozwolić, żeby to Słowo Boże było w twoim sercu. Dlatego, że w tych trudnych chwilach, które przychodzą, o których sam Jezus nam mówił i faktycznie one się wypełniają, potrzebujesz jednej rzeczy, która może trzymać ciebie w prawidłowym duchu, w Duchu Świętym. To jest to właśnie Boże Słowo, na którym spoczywa Boży Duch i On, kiedy ukrywasz to Słowo w swoim sercu, Duch Święty przeprowadzi cię przez wszystkie rzeczy, jakie przyjdą na ten świat. Dlatego też, że tak powiem, ja po prostu nagrywam te filmiki, ponieważ Bóg powiedział mi to czynić i wiem, że każdy według swojego czasu może to sobie obejrzeć, ale cieszę się z tego też, że niektórzy z was jesteście, kiedy to nagrywam. Wiem, że jest późna godzina w różnych miejscach. I modlę się o to i wierzę z całego serca, że to będzie dla was wielkim błogosławieństwem. I słuchajcie, tematem to nie jest temat zorganizowany przeze mnie, to jest temat, że tak powiem, przejęty, ale w chwili, kiedy ja ten temat zgłębiałem, Bóg powiedział do mnie, że ja po prostu potrzebuję to przekazać. Myślę, że nie ma tego tematu w języku polskim, że tego ktoś nie, że jeszcze to nie było przekazane w taki sposób, jak to będzie przekazane dzisiaj. A więc tak, ten temat jest wyprowadzeniem nas z pewnych rzeczy, z pewnego prawa i myślenia religijnego, które blokuje nas przed wstępowaniem w obecność Boga, blokuje nasze myślenie, blokuje po prostu nas. Dlatego wiecie, Pismo Święte mówi, że mój lud cierpi, gdyż brak mu poznania. I właśnie to jest właśnie podstawą. Możesz, Bóg jest obecny, może być obok ciebie, a ty po prostu, dlatego że nie masz poznania, nie masz z nim relacji. I teraz temat jest życie Królestwa przez Ciebie. Tematem tym. Teraz słuchajcie, czytam z moich notatek i będę zaglądał też do Słowa, żeby to wszystko potwierdzić. A więc tak, co potrzebujemy? Na początku musimy zrozumieć, nie, że nauka, jaką nauczali apostołowie, podczas gdy Duch Święty został wylany w Dzień Zielonych Świąt, i tam jest powiedziane, że oni wszyscy trwali w nauce apostolskiej. I wiecie, nauka apostolska, którą oni uczyli, to była nauka, którą mieli, opierając się na tym, co mówił Mojżesz i na tym, co Bóg przemawiał przez proroków, ale oni tam w tej swojej nauce, na tym fundamencie, przez to, co nauczali, kładli, słuchajcie, to kładli kamień węgielny, którym był Jezus Chrystus. I teraz, słuchajcie, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żeby wypełnić wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Jego przyszedł zbawić nas, ale także wypełnić to wszystko, co było przepowiadane przez proroków. To było jego zadanie. Jego zadaniem było także, żeby umrzeć zamiast nas,
na krzyżu i odkupić po prostu ludzkość. Tak jak to Bóg zaplanował i tak to, jak sam Jezus zgodził się, żeby to uczynić. I teraz wszystko, co Jezus mówił i nauczał, potrzebuje być potwierdzone i było potwierdzone, że On to nauczał ze Starego Testamentu. Dlatego, czyli Stary Testament, to mówimy czasy, w których wierzący ludzie mieli pewne prawa. W ogóle może w tym momencie powinienem wam powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądać. A więc jest taka rzecz, że kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy Bóg stworzył ogród Eden i stworzył człowieka, to w tamtym ogrodzie Eden tam był wymiar ludzki, ziemski i był wymiar nieba, które się przenikały i człowiek żył w wymiarze ziemi i w wymiarze nieba. I teraz o co chodzi? Na przykład drzewo żywota, które jest przed Bożym tronem, było dostępne dla tych ludzi, którzy tam żyli. I inne, jeżeli zaczniesz tu studiować, to zobaczysz, że człowiek miał dostęp do Boga, że on z tym Bogiem po prostu przebywał. I teraz, jak zobaczysz, jak spojrzysz w ten sposób na to, to zrozumiesz wtedy, że te wymiary pokrywały się i człowiek był w stanie przejść z wymiaru ziemskiego do wymiaru niebieskiego w jednej chwili. I teraz, kiedy człowiek zgrzeszył, wymiar nieba odsunął się do góry, także człowiek zaczął żyć w wymiarze ziemskim. Teraz w wymiarze ziemskim żyjąc, człowiek potrzebował prawa, które by było prawem ziemskim i służby, która i oczyszczenia ze swoich grzechów, po prostu zasad i praw, jak może postępować, żeby unikać złego. I to były, wiecie, te wszystkie prawa, które były nadawane i kierowane potem przez Bożych proroków, żeby ludzie przestrzegali, były prawami, które obowiązują ziemi. Człowiek, który przestrzegał tych praw, on ukrywał się w duchu Boga i on po prostu ochraniany był przez Boga i mógł żyć. Nie umierał z powodu jakiejś tam rzeczy, przez jakieś choroby czy inne rzeczy. Teraz, kiedy Jezus przyszedł, żeby odkupić nas, o tym, co czytamy, to co będę mówić, to są proroctwa, które Jezus musiał wypełnić, ale w chwili, kiedy Jezus wypełnił wszystkie proroctwa i to, co było powiedziane, że On trzeciego dnia zmartwychwstanie i tak dalej, aż do tego momentu, czyli w chwili, kiedy Jezus został uwielbiony w niebie, On zajął swoje miejsce tam w niebie jako arcykapłan. I tam zostało nadane inne prawo. Zobaczcie, o tym czytamy w Hebrajczyków. I tak. Czytamy o tym w rozdziale 7, listu do Hebrajczyków. I czytamy w wersecie 12. To można, każdy może to przestudiować. Ale czytamy tak. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, czyli zmiana prawa. I teraz to właśnie się dokonało. Kiedy Jezus zasiadł po prawicy Ojca, On stał się arcykapłanem w świątyni w niebie i automatycznie zmieniło się prawo. Czyli co? Z prawa religijnego, jakie było do tej pory, prawo zmieniło się na prawo ducha. I teraz to prawo ducha jest prawem miłości. I także ja tu czytam dalej teraz. Jak chcemy znać Chrystusa, to muszę zrozumieć Stary Testament, żeby go poznać. Dlatego, że Chrystus jest kamieniem węgła. Tak jak mówiłem, że apostołowie nauczali naukę, apostolska nauka była fundamentem,
ale oni w nauce Starego Testamentu wykrywali to, pokazywali i dowodzili tego, że kamieniem węgielnym jest Chrystus. Czyli zobaczcie, oni pokazywali to, że Chrystus przyjdzie jako w ogóle inny arcykapłan niż był do tej pory, na przykład tam był Aaron i jego synowie i cały porządek, na wzór Melchizedeka, i on zmieni całe arcykapłaństwo i on zmieni prawo. I to właśnie czytaliśmy w Hebrajczyków tutaj. Jezus powiedział, że jeżeli chcesz Go poznać, potrzebujesz czytać Pisma, Pismo Święte. Kiedy On to mówił, to był Stary Testament jeszcze wtedy. Wiecie, Stary Testament to jest stare prawo, stare przymierze. Nowy Testament to jest nowe prawo. Czyli zaraz do tego dojdziemy, jaka jest różnica. Pierwszą rzecz, jaką musimy zrozumieć, to to, że Ewangelia, wszystkie Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana są częścią Starego Testamentu. Także nawet to, że my mamy podzielone tak, że my mamy w Biblii Stary Testament, potem mamy przedział Nowy Testament, to jest właśnie niesłuszne, dlatego że dlaczego to jest, one są częścią Starego Testamentu? Bo Jezus przyszedł wypełnić Słowo. I dopiero widzimy wypełnienie w Ewangeliach tego Słowa. Nowy Testament zaczął się, albo się rozpoczął, że tak powiemy, przez ustanowienie nowego przymierza przed ukrzyżowaniem Jezusa. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan jest wypełnieniem prawa. Ewangelia i życie Jezusa jest wypełnieniem wszystkiego, co On powiedział. Nowe przymierze zaczyna się w chwili, kiedy Duch Święty przychodzi w Dzień Zielonych Świąt. Nowe przymierze też dla pogan, można powiedzieć, że zaczyna się w chwili, kiedy zostaje Piotr powołany i wysłany do Korneliusza, do poganina. Wiecie, to są tutaj są, że tak powiem, Jezus mówi, że jestem posłany do Żydów, potem posyła Piotra do pogan. Tak jak mówił, że to jest moja owczarnia i jeszcze jest inna owczarnia, którą też zgromadzę. A więc, już powiedziałem, że w Edenie Adam poruszał się w dwóch wymiarach, nieba i ziemi. Powiedzieliśmy, że było tam drzewo życia, które jest przed Bożym tronem tak rzeczywiście, i było tam drzewo poznania dobra i zła. Kiedy Adam nie posłuchał, dwa wymiary oddzieliły się i to było bardzo silne. I dalej tylko niebo mogło mocno wpłynąć na ziemię, a ziemia już nie mogła wpływać na niebo, czyli ten wymiar ziemski. Powtórnie, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa powróciło to, że ziemia może ponownie wpływać na niebo swoim wymiarem, dlatego że, tak jak powiedziałem, wymiary znowu się pokrywają. Większość ludzi żyje dalej. Pomimo, że to się stało, większość ludzi żyje dalej w oddzieleniu nieba od ziemi. To jest upadek. To jest system tego świata. To jest system religii. Kiedy ja myślę po prostu po ludzku, to ja myślę, że niebo jest daleko i ono jest wymiarem, który ja muszę osiągnąć albo ja muszę go ściągnąć.
ale tutaj zobaczymy przez Boże Słowo, że wymiar nieba przyszedł na ziemię i my po prostu poruszamy się, żyjemy. I na przykład, jak pójdziemy do Dziejów Apostolskich, do 17 rozdziału, tam przeczytamy, co mówi apostoł Paweł. To jest mowa na Areopagu i on mówi tak. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręku zbudowanych. Wiecie, dlaczego Paweł o tym mówi, że nie mieszka w świątyniach ręku? Dlatego, że ten Bóg jest w świątyni swojej w niebiosach. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdy sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Zobaczcie, mówi tutaj już apostoł Paweł, tłumaczy to na wymiar nieba, że nie ma takiej świątyni na ziemi i nie możesz rękami swoimi Bogu służyć. Dlaczego nie możesz rękami służyć? Dlatego, że potrzebujesz służyć swoim duchu Bogu. To też Jezus mówił do Samarytanki, że przychodzi godzina, już jest, że prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Teraz tak. Kiedy weszłeś w system zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, niebo i ziemia zeszły się razem znowu, by być jednym. Czyli żeby się na przemian wypełniać. Połączyły się oba wymiary, nieba i ziemi. To jest bardzo silny, mocny wpływ na czyjeś życie. Chrystus, Król Królów, przychodzi i mieszka w wierzących. I to jest Królestwo w nas. Jezus przyszedł ustanowić duchowe królestwo. I teraz przejdziemy do Łukasza. Łukasza 17 rozdział, 20 werset do 20. Zobaczcie. 20 werset do 25. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć Syna, jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie tam, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz potem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Widzicie, tutaj mówi nam, że jeżeli chcesz Królestwo Boże, czyli albo samego Jezusa spotkać w sposób widzialny i tak dalej, to że po prostu Go nie spotkasz. Dlatego, że co? Że Chrystus będzie mieszkał w nas. Jeśli ktoś mówi, że królestwo ma przyjść fizycznie i zająć miejsce fizycznie, to jest zło. To jest po prostu zwiedzenie. Królestwo Boże w nas to osoba, a nie miejsce. To Jezus sam i Ojciec mieszkający w wierzącym. Paweł apostoł ciągle walczył przeciw judaizmowi, bo tam jest różnica w tym, że Jezus w nas, a nie tak jak w Starym Testamencie przestrzeganie prawa. Że Jezus w nas, że osoba w nas jest królestwem, a nie miejsce, czy jakieś czynności, takie. Tu czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, że nie służy mu się rękami ludzkimi. I teraz Hebrajczyków mam 7:12. Przeczytamy werset. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa, czyli zakonu. To na początku czytałem ten werset. Jezus ustanowił nowe kapłaństwo, kiedy kapłaństwo się zmienia, zmienia się
Zmienić się musi i prawo. Potrzebujemy zrozumieć to, by zrozumieć kamień węgielny. Bo tam jest zmiana prawa. On wypełnił starotestamentowe prawo i przyszedł ustanowić nowe prawo. I o tym czytamy w Jakuba, o nowym prawie, które Jezus przyszedł wypełnić. Jakuba, pierwszy rozdział i 25 werset. 25 werset. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony na wieki. Zobaczcie, to mówi o tym nowym prawie, że kto w te prawo wszedł, czyli wejrzał, czyli kto ma oczy do zobaczenia, tak jest, mówi, uszy do słuchania, albo oczy, żeby zobaczyć, Panie, namaść maścią moje oczy, żebym zobaczył, mówi w objawieniu Jana. Znaczy, Jezus mówi do pewnego pastora, że proś mnie, dam ci takie maści. I teraz, kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony na wieki. Czyli co? Wykonuje jakie prawo? Prawo ducha. Czyli jest poruszany przez Ducha Świętego. Czyli tutaj mówię o tym prawie wolności, o prawie w ducha. Czyli widzimy prawo religijności i prawo wolności w tych dwóch rzeczach. Prawo religijności podlega prawu, które było tam w judaizmie lub jest w innych religiach, czy chrześcijańskich, czy jakichś innych. To jest prawo, które może być czymkolwiek, ale ono nie jest prawem takim, że Chrystus we mnie zamieszkuje i On jest moim prawem. On jest Królestwem Bożym, sam Jezus. Wszystko inne to są prawa, które są prawa religijne. Wszystkie religie świata chcą się łączyć, dlatego że oni właśnie w to religijne prawo wierzą. Oni są po prostu w zwiedzeniu. Dlatego że, zobaczcie, na fundamencie Starego Testamentu, tak, stoją, znając Boże przykazanie i tak dalej, ale nie rozumieją jednej rzeczy, że są w pewnym zamieszaniu, dlatego że żyjąc według starych przykazań, potrzebujesz też obmywać się na sposób starych przykazań, na sposób starego prawa, czyli za swoje grzechy składać barany, kozły i tak dalej, żeby całkowicie być ok. Dlatego do tego dążą, żeby zbudować tę świątynię i żeby to dalej czynić. A żyjąc, oddzielając się od tego całkowicie, od tego prawa religijnego, i oddając swoje życie Jezusowi, i On jest Twoim właśnie, On jest Twoim prawem, On jest Twoim życiem, On jest Twoim królestwem, które, jako osoba, która zamieszkuje w Tobie. Czyli Ty nie potrzebujesz jakiegokolwiek arcykapłana, czy Arona, czy jakiegoś kogokolwiek z jakiegoś innego i religii, czy jakiejś tradycji, ale podlegasz pod samego Pana, który, tak jak tutaj czytaliśmy w Hebrajczyków, stał się arcykapłanem na podobieństwo Melchizedeka, który nie wywodził się od prawa od Mojżesza i od Arona, arcykapłana i tak dalej, i z tego rodu też. Jest prawo religii i jest prawo wolności. Jakuba 2:8 czytamy tak: jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Bliźniego swego. Zobaczcie, prawo wolności jest prawem miłości. Miłość uwalnia ciebie i uwalnia innych. I dlatego to jest prawo, o którym mówił Jezus, i jest wiele miejsc, które mówi. Tak jak Jezus mówi do młodzieńca, ten młodzieniec mówi, co mam czynić, żeby był zbawiony. Jezus mówi, znasz przykazania. I te dwa przykazania, słuchajcie, które prawo jest najważniejsze? Tam była inna mowa w innym miejscu. Które z przykazań jest najważniejsze? Jezus powiedział, te dwa przykazania, miłować Boga i bliźniego. Widzicie, te dwa przykazania,
One były cały czas, ale tutaj dopiero kiedy Jezus przyszedł, one realnie mogły się wypełniać, dlatego że Duch Miłości mógł zamieszkać w każdym z nas, czyli sam Jezus. Różnica od prawa religii z tym, w tym prawie wolności jest taka, że to prawo, słuchajcie, te prawo wolności, te prawo miłości ma w centrum, ona skupia się, ono w centrum ma Boga. Ono skupia się na substancji Boga, czyli na tym, czym Bóg jest, kim Bóg jest. Te prawo miłości. I teraz tak. To prawo jest ucentrowane, centrum jest tego prawa skupione, czyli na substancji Boga, którą jest miłość, która jest miłością bliźniego, bliźnich. I to było szokiem dla faryzeuszy, bo oni chcieli sądzić i zabijać ludzi. Jak ktoś był przetecznikiem, to musi być zabity. A Jezus przyszedł z całkiem nowym prawem. Prawem wolności. Zobaczcie. Oni po prostu, faryzeusze, tak jak i dzisiaj ten cały świat, powinien rozumieć przynajmniej, że wszystko opiera się na prawie. Ale wiecie, my dzisiaj na ziemi rodzimy się i za bardzo, powiem szczerze, nie wprowadzają nas rodzice w prawo, że mówili, o wiesz, rząd ma takie prawo, i to trzeba przestrzegać, i żeby była harmonia, i żeby dobrze z tym żyć i tak dalej. Tam w Izraelu od małych dzieci, małe dzieci były uczone tego, że jest prawo, które należy przestrzegać. I to było właśnie szokiem dla Żydów, a szczególnie tych religijnych, że ich religijne prawo Jezus po prostu gwałcił. Jezus go nie przestrzegał. I dlatego oni mieli prawo takie, że za to jest to, za tamto jest tamto, a Jezus w ogóle działał inaczej. On działał w taki sposób, że on uwalniał ludzi. Jezus powiedział, nie przyszedłem zabić, ale przyszedłem zbawić. Nie przyszedłem nawet sądzić, ale przyszedłem zbawić. Czyli jeżeli ktoś cię sądzi, jeżeli ktoś po prostu w jakikolwiek najtemniejszy sposób objawia nienawiść do ciebie, to jest osoba, która ma ducha religii. To jest osoba, która ma ducha religii i nie ma tego ducha, który miał Jezus. Bo Jezus miał ducha uwalniania, dawania wolności. Dlatego jest, mówi, kto ci coś zrobił, odpuść. Miłuj nieprzyjaciół i tak dalej. To wszystko, co Jezus przekazywał, to było nasienie tego nowego prawa. Te wszystkie tłumaczenia, Jezus tłumaczył Stary Testament i go wypełniał w Ewangeliach. I on wyraźnie tłumaczył, że w tym prawie było tak, a ja wam powiadam, że te prawo, które ja przyszedłem ustanowić i ja będę arcykapłanem tego prawa, nie? To prawo będzie tak i tak w tym prawie. I nie tylko, że Jezus to mówił, ale Jezus to prawo manifestował w swoim życiu. Pokazywał to na przykładach właśnie takich ludzi, jak na przykład ta wszetecznica, o której powiedzieliśmy, którą chcieli ukamienować na podstawie prawa Mojżesza. Te prawo o wolności opiera się na naturze Boga Ojca, która jest miłością. Czyli co? Więc widzimy różnicę pomiędzy tymi dwoma prawami. Zobaczcie, Jakuba, 2:12. Mówi tak. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Czyli co? Przez prawo miłości. Czyli co? Tak mówcie i czyńcie. Czyli co? Prosta rzecz. Mów tak, jak Jezus mówił, czyń tak, jak Jezus czynił. A wtedy będziesz wolny od ducha religijnego. Wiecie dlaczego? Te przesłanie jest tak bardzo ważne, dlatego że, powiem wam tak, nikt, kto nie pozbędzie się ducha religijnego, jako wierząca osoba, nie będzie mógł połączyć się z Jezusem w ten dzień, kiedy On będzie ratować tych, którzy oczekiwali Go. Tych, czyli wierzących ludzi, którzy byli tymi mądrymi pannami z przypowieści Jezusa. Dlatego to jest takie ważne.
Musimy być wolni od tego ducha religijności, od tego ducha prawa, ale nie prawa Jezusowego, nie prawa wolności czy prawa życia w Duchu Świętym, tylko od tego prawa przestrzegania różnych przepisów i różnych zasad. Nieważne, czy to jest judaizm, czy to jest katolicyzm, czy to jest protestantyzm. Słuchajcie, prawem naszym i naszym życiem jest Jezus. Tak, ludzie będą sądzeni przez prawo wolności. I nie z powodu prawa religii. Wiesz, ludzie, którzy będą sądzeni w tej chwili, staną przed Jezusem, oni będą osądzeni nie za przestrzeganie przykazań, ale za to, czy, wiecie, powiedzieliśmy, że co, prawem wolności jest osoba, no nie? Czyli będę sądzony według prawa wolności, prawa miłości, czy ja przestrzegałem i żyłem według tego prawa, czyli co? Jezus uwalniał ludzi, dlatego że miłował. Nie sądził ich i nie potępiał ich. I teraz ja będę sądzony, czy ja tak samo robiłem, czy robiłem inaczej. Czy ja robiłem według prawa tego, według którego Jezus sam postępował, czy ja robiłem według prawa takiego, jak robili faryzeusze na przykład. Że potępiali ludzi, poniżali ludzi, odrzucali ludzi. Dla nich ludzie się nie liczyli, co w niektórych momentach możemy na to zwrócić uwagę. Czyli więc potrzebujemy bardzo zrozumieć to i wejść w te prawo wolności. Czy możemy pozostać pod tym prawem religii? To jest pytanie. Czym jest prawo wolności? Możemy tam wejść jedynie przez Ducha Bożego. I o tym mówi w Piśmie Świętym w Rzymian 8, że ci, którzy są, u nas jest powiedziane prowadzeni przez Ducha Bożego, a w angielskiej Biblii jest powiedziane guided. Guided znaczy pouczani i szkoleni, by iść. No nie? Ci, którzy są prowadzeni, są synami Bożymi. Kiedy jesteś pouczany, byś mógł iść przez Ducha, jesteś prowadzony zawsze do miłości. Przez Ducha Bożego jesteś prowadzony zawsze do miłości, żeby uwolnić kogoś i okazać mu miłość. Tak właśnie działa Duch Boga. 2 prawa, które budują to prawo wolności i to prawo miłości. I Jezus o tym powiedział, już wspomniałem wcześniej. Miłuj swojego Boga Ojca. Swego Boga, nie? Z całego swego serca, a bliźniego jak siebie samego. Co się więc dzieje w Kościele, słuchajcie, w dzisiejszym Kościele? Dlaczego te dwa prawa są pozostawione na boku? Te dwa prawa są pozostawione na boku. Kościół w dzisiejszym czasie skupia się na innym prawie, słuchajcie, niż na prawie takim, żeby dawać innym wolność i miłować ich. W kościołach zazwyczaj jest nacisk przez ducha religijnego, żeby robić. Robić i robić i robić. Oni mają na uwadze zawsze robienie. Jakie powstaje jakaś grupa, co my możemy zrobić? Ale widzicie, że wszystko zaczyna się od naszego serca i od tego, czy ta osoba, to Królestwo Boże, ta osoba, Jezus, po prostu jest w nas i On jest w nas uwalniany, dając innym wolność i dając innym miłość, która płynie z naszego serca, która płynie od Niego. Bo my, otwierając naszą duszę, pozwalamy, żeby miłość Boża wypływała. Teraz tak, robienie według prawa religii i potem mamy doktryny, które oddzielają nas.
jednego od drugiego. Powodem tego jest to, że kamień węgielny był niezrozumiany. Zobaczcie, religia weszła do kościołów i dalej jest to prawo, które mieli, albo podobne, które mieli Judejczycy, judaizm, dlatego że oni nie zrozumieli, że Chrystus jako kamień węgielny jest i arcykapłanem, i ustanowił całkowicie nowe prawo. Czyli jeżeli ty nie będziesz dawać wolności, tak jak dawał Jezus innym, i nie będziesz miłować, tak jak miłował Jezus, to ty nie możesz połączyć się z Jezusem. Dlatego, że ty nie postępujesz tak, jak postępował kamień węgielny. Rozumiecie? To jest tak ważne. To jest tak ważne. Jeżeli Jezus mówi, i to jest nauka od Ojca, od Boga Ojca, że ty masz odpuścić, to nie ma znaczenia, co ty masz i z czym się zmierzasz. Ty po prostu masz odpuścić. Ty masz tę osobę uwolnić, ty masz za tę osobę się modlić, masz ją błogosławić. Masz się pojednać. Dlatego, że nie ma innego wyjścia, słuchajcie. Inaczej my nie możemy połączyć się z kamieniem węgielnym. A to jest tak ważne, jeżeli chodzi o pochwycenie, czy o spotkanie się z Jezusem. Nie możesz spotkać się z Jezusem, mając ducha religijnego. Dlatego, że jeżeli masz ducha religijnego, to ty nie łączysz się z kamieniem węgielnym. Dlatego nie możesz też połączyć się z Jezusem. Rozumiecie, oliwa w Piśmie Świętym symbolizuje ducha, ale czasami też symbolizuje mądrość i zrozumienie. Głupie panny nie rozumiały tego, co ja do was dzisiaj mówię. One nie rozumiały tego, że żeby połączyć się z Panem, to ja muszę wyraźnie zobaczyć tą różnicę, czy ja jestem człowiekiem religijnym i próbuję budować się jako kamień na kamieniu węgielnym, na Jezusie, z Nim się połączyć, ale nie dam rady, dlatego że Jezus jest w innym duchu. A ta budowla jest z takiego samego ducha. Dlatego automatycznie, jeżeli będziesz w duchu religijnym, zostaniesz odrzucony. I Jezus mówi, nie znam cię. Dlaczego cię nie zna? Dlatego, że jeżeli ty jesteś w tym samym duchu i odpuszczasz, i czynisz ludzi wolnymi, i miłujesz ludzi, to w tym momencie ty budujesz się z Jezusem razem w dom duchowy i z innymi braćmi, siostrami. To mówi wszędzie Pismo. Problem jest taki, że jest bardzo silne zwiedzenie w kościołach w ostatnich czasach, słuchajcie, że ludzie kładzą nacisk właśnie na robienie, na wypełnianie jakichś kościelnych rzeczy i tego właśnie nie widzą. Że mądre panny, one przestrzegały prawo wolności, a głupie panny przestrzegały prawo religii. To jest właśnie różnica. Dlatego też kamień węgielny nie był zrozumiany i nie jest zrozumiany dalej w kościele. Wiecie, ja słyszałem takie świadectwo, i dziewczyny z Indii, która była wierzącą osobą, była w kościele, w którym jej pastor głosił, że nie ma piekła, i ta dziewczyna stanęła przed tronem Bożym i, znaczy przepraszam, stanęła, poszła do nieba. W jaki sposób, czy to widzisz? Nie pamiętam, bo to było ale i o co chodzi, cały, że ona stanęła przed aniołem, który miał wiele ksiąg. Nie był to jeden anioł, ale takie stoisko tam było. A ona stoi przed aniołem i szuka, anioł szuka jej imienia w Księdze Żywota i nie może znaleźć. Przeszukał raz tą Księgę Żywota, przeszukał drugi raz tą Księgę Żywota i nie może znaleźć jej imienia. A ona mówi, jestem pewna, ja przyjąłem Jezusa, ja ochrzciłam się w wodzie i ja jestem ochrzczona w Duchem Świętym. Ja po prostu mówię językami ducha. I wiecie, jej imienia tam nie było. I wtedy anioł znalazł, wziął inną księgę, która jest księgą ku pamięci, pamiętnikiem. I w tej księdze, w pamiętniku znalazł,
że ona popełniła grzech morderstwa, że ona usunęła dziecko. I wiecie, żeby nie rozciągać tego, bo tak naprawdę ja ogólnikowo to pamiętam, ona, kiedy ona stanęła przed Bogiem, słuchajcie, ona została wrzucona do piekła i była tam w piekle, dlatego że Bóg powiedział, że ona zasługuje na piekło. Nie wiem w jaki sposób, ale jej imię nie było w Księdze Żywota, to zostało wymazane. Tak jak mówi w objawieniu Jana, wymarzę, nie wymarzę jego imienia z Księgi Żywota. A tu był przypadek, że tego imienia tam nie było. Słuchajcie, to, że ktoś jest wierzącym, przyjął Jezusa, został ochrzczony w wodzie, tak jak mówi Jezus, przyjął dar Ducha Świętego i mówi językami, to nie znaczy, że on może swoją duszą popełniać przeróżne grzechy. Dusza tego kogoś musi należeć do Jezusa. Czyli co? Muszę być w tym samym duchu, co Jezus. Czyli co? Uwalniać i miłować. Nie mogę odsuwać się od Jezusa, bo jak ja od Jego odsuwam się, to automatycznie odsuwam się z Księgi Żywota. To jest w Piśmie. To nie jest coś... I teraz przechodzimy dalej. Powiedzieliśmy, że kamień węgielny nie jest zrozumiany, czyli Jezus jako kamień węgielny nie jest zrozumiany. Bo co? Bo my nie rozumiemy, tak jak już jeszcze raz powtarzam, nie rozumiemy tego, że on stał się nowym arcykapłanem i ma nowe prawo. I to jest prawo wolności. Jeśli zrozumiemy, że królestwo zasadza się na miłości, królestwo, w którym Jezus jest królem, to także to znaczy, że musimy mieć miłość jedni do drugich. Jedni do drugich. Żeby z kamieniem węgielnym się połączyć jako kamień żywy, potrzebujesz mieć miłość taką, jaką ma ten kamień węgielny. I tak w tej miłości ludzie są w jednym duchu, wtedy budują się w dom właśnie duchowy. W Królestwo Boże, w świątynię Bożą. Czyli tak. I to są prawdy. Zostaliśmy zrodzeni w Chrystusie przez prawdę. Prawda jest miłością. Jeśli nie miłuję bliźniego, nie ma we mnie prawdy. Dlatego Jezus miał te zderzenia z faryzeuszami, faryzeuszami cały czas. Jezus miał te zderzenia. Jezus powiedział do nich. Zobaczcie, Jana, Ewangelia Jana, rozdział 8. I czytamy w 23 wersecie. Rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Zobaczcie, pomimo że Jezus żył tutaj na ziemi, on chodził w innym wymiarze. On chodził w innym wymiarze. On był w wysokości, on przebywał z Ojcem, spotykał się z Ojcem. Będąc na ziemi, spotykał się z Ojcem w niebie. On słyszał, co Ojciec mówi, widział, co Ojciec czyni, dlatego, że był blisko z Ojcem. I tu do nich mówi: wy jesteście z niskości. Widzicie, niebiosa oddzieliły się od ziemi i tutaj ludzie byli tylko z niskości. Wy jesteście z tego świata. To jest klucz wszystkiego. Bo prawo faryzeuszy było zrobione, by żyć w tym świecie. Po to było zrobione. Ale prawo Chrystusa pochodzi z góry. I tylko to, co przychodzi z góry, może zabrać nas wyżej. Podnieść nas lub zabrać tam, do góry. Czyli tutaj możemy
powiedzieć tak, że jeżeli ja żyję w prawie wolności i miłości, to to prawo sprawia, że ja razem jestem zabierany, porywany do Jezusa. Jestem razem z Nim, ja ukrywam się w Nim. Wiecie, wiele wersetów jest w Piśmie Świętym, które mówią, że z Chrystusem to, z Chrystusem tamto. Ale faktycznie tak nie jest w Kościele. Nie jest, dlatego że nie ma zrozumienia. Nie ma zrozumienia tego, o czym się mówię. To, co przychodzi z góry, ma moc, by pociągnąć to, co jest w niskości, w górę. Prawo nie mogło tego zrobić, to prawo religijne, bo było ustanowione po oddzieleniu nieba od ziemi. Tylko dla ludzi ziemskich, ludzi z tego świata. Ale jest większe prawo i to jest prawo ducha. I to jest, co Jezus powiedział. Ja nie jestem z tego świata, wy jesteście, ale ja nie. Zawołał swoich uczniów i powiedział: tak jak ja nie jestem z tego świata, wy nie jesteście także. Powiedział to Jezus, kiedy nauczał swoich uczniów, że dlatego, że oni weszli w to prawo wolności, miłości, oni oddzielili się od tego świata. Przez to, że oni w to prawo weszli. Czyli co, jakie prawo? Jezus, kiedy uwalniał ludzi, uzdrawiał i tak dalej, jego uczniowie to samo robili. Oni poddawali się pod to prawo miłości. Pod to prawo, które uwalnia. Bo wiecie, co mówi religijna osoba? Mówi tak: dobra, kto zgrzeszył teraz? On czy jego rodzice? A może przodkowie? To ma za swoje, no nie? Rozumiecie, jak to wtedy myśleli religijni ludzie? Masz trąd, zgrzeszyłeś. Twój problem. Ale widzicie, prawo to Jezusa inaczej mówi. Że nie ma znaczenia, co się stało. Tutaj jesteś po to, żeby cię uwolnić. Jezus przyszedł, żeby nas uwolnić. Żeby uwolnić swoich uczniów. I uczniowie dokładnie tak samo postępowali. Dlatego jest powiedział: tak jak ja nie jestem z tego świata, wy nie jesteście także. Dlaczego z tego świata nie byli? Bo myśleli inaczej. Żyli już w innym duchu. Postępowali jak Jezus. I to nas oddziela od tego świata. Kiedy my myślimy jak Jezus, mówimy jak Jezus i postępujemy jak Jezus. I dlatego oblubienica to będzie dokładnie to. Że ona co? Już nie jest z tego świata. Ale w jakim prawie jest? Ale w jakim duchu jest? Nie w duchu religii, tylko w duchu Jezusa. I zobaczcie, co mówi tutaj dalej. Więc prawo ducha podniesie, weźmie nas ponad światowy system, można powiedzieć, myślenia. Bo ten światowy system to jest też myślenie, ale to jest duch tego świata. Upadłości. Upadłego świata. Widzicie, bo ludzie upadli, oni zawsze chcą zapłacić za to, co zrobili. Oni zawsze chcą coś naprawić. Oni zawsze nie są gotowi. Nie są gotowi, by słuchać Jezusa. Nie są gotowi, by służyć. Oni nie są gotowi. Dlatego, że oni myślą, jak upadli. A kiedy, zobaczcie, Jezus wziął uczniów, którzy byli, można powiedzieć, nieuczeni w ogóle. On ich wziął. I oni zaczęli chodzić w tym samym duchu. W duchu, który chciał odpuszczać, uwalniać, miłować. Nie potrzeba żadnej nauki do tego. Oni uwolnieni byli od ducha tego świata. Prawo wolności zabiera cię ponad ten system. Uwalnia cię od systemu tego świata, bo przez ten system będziesz cierpieć. I Jezus to powiedział. W tym świecie będziecie w udrękach i cierpieniach. Ale ja wprowadzam wyższe prawo. Prawo ducha. To jest królewskie prawo Chrystusa. I my będziemy sądzeni przez to prawo. Nie będziesz sądzony za to, że zrobiłeś to i nie zrobiłeś tamtego. Jezus wziął naszą całą ludzkość. Z wszystkimi naszymi grzechami i z wszystkim tym, co jest złe, błędne w nas.
Ale my nie weszliśmy w prawo wolności, ale jesteśmy dalej związani przez grzechy i dolegliwości cierpienia, nieszczęścia. Więc jeśli będziemy sądzeni przez prawo miłości, musimy zrozumieć, czym ono jest, to prawo. Zobaczcie. Tutaj mówi, możemy zrozumieć z tego, że jeżeli my, kiedy już jest kamień węgielny, Jezus, który przekazał nam swoje prawo jako arcykapłan. Słuchajcie, nie wiem, ja to mam wrażenie takie, że jakbym mu w ścianę uderzył, słuchajcie. Jest sam jako człowiek wierzący, słuchajcie, przez długie lata borykałem się pomiędzy prawem religii z prawem wolności. Ale tutaj jest coś, co jest objawiane w tych czasach ostatnich, żeby faktycznie oddzielić się od ducha religijnego. Faktycznie oddzielić się od ducha tego świata. I połączyć się z Jezusem. I właśnie o to chodzi w tym. Czyli co? Jeżeli my nie weszliśmy w prawo wolności, to co jest? To my dalej jesteśmy związani przez grzechy dolegliwości, nieszczęścia, cierpienia. Bo my nie ukryliśmy się w Chrystusie. Diabeł wie, że jeżeli ty nie wejdziesz w Chrystusa, tak jak wola Boża jest, żebyś wszedł, to on ma do ciebie prawo. Jezus powiedział, co w świecie cierpienia mieć będziecie, kiedy będziecie w świecie zanurzeni w duchu świata, w duchu religijności. Ale kiedy wyjdziecie i zanurzycie się we mnie, to wszystko wam ustanie. To wszystko. Czym jest więc to prawo miłości? Jezus powiedział, moje słowa są duchem i życiem. A to, co dzisiaj jest, różnie ludzie głoszą, ale wielokrotnie wydaje się tak, że my opuściliśmy słowa Jezusa. A zaadoptowaliśmy inną Ewangelię i doktrynę. Bo widzicie, dobra nowina to było to, że każdy mógł wejść w prawo wolności, prawo miłości. A tutaj jest inna doktryna i inna Ewangelia. I teraz ludzie czekają na Jezusa, żeby wrócił. Wiecie po co? Żeby połączyć się z Jezusem, kiedy On wróci. Ale oni zostali zwiedzeni, bo oni potrzebują połączyć się z Jezusem, który tu jest. Który jest z nami. Gdzie jest dwóch lub trzech? Kiedy przyjęliście Jezusa, przyjęliście Jego. On mieszka w was. I ci ludzie czekają, dlatego że są oddaleni od Boga i nie rozumieją tego, że są oddaleni, bo zostali zwiedzeni. Czekają na Jezusa, żeby w końcu z Nim być. Zamiast być z Nim teraz tutaj na ziemi. Chrystus was mieszka. Świątynią Ducha jesteście Bożego, a Chrystus jest Duchem Bożym. Rozumiecie? Zwiedzenie, potężne zwiedzenie w Kościele. A Pismo Święte nam mówi, że Jezus przyjdzie nas zabrać, bo czas się wypełnił. Jezus nie przyjdzie po to, żebyśmy Go w końcu poznali i byli z Nim. Bo my mamy z Nim być teraz, już w tej chwili. I teraz, jeżeli jesteś w prawie w takim wymiarze, że niebiosa połączyły się z nową ziemią, to ty powinieneś mieć z tego wszystkiego, do czego ja też dochodzę, powinieneś mieć takie prawo przystępu do Boga, jakie miał Jezus. Że kiedy chcesz rozmawiać z Bogiem, stajesz przez wiarę w innym wymiarze i mówisz do Boga. Mówisz do Jego tronu. Twoja dusza musi w to wejść, musi to pojąć. Bo jest wymiar duchowy, jest to, że Bóg jest z nami na ziemi i tak jak w tym wymiarze tutaj jestem, w tym wymiarze też jest niebo. Ale ja potrzebuję to pojąć. Muszę zmienić doktrynę, zmienić myślenie, żeby być z Jezusem na każdy dzień,
żeby rozmawiać z Ojcem na każdy dzień. I wiecie, wielu ludzi to ma. Wielu ludzi jest w takim wymiarze. Są prorocy, są inni ludzie. Tylko wiecie, do nas nie docierają może te nauczania. Tak jak nie docierały do ducha religijnego, który był w faryzeuszach. Tak to wygląda. Wygląda to jako, wiecie co? Taka pycha. O, jak on może mówić. On Ojca Boga nazywa swoim Ojcem i tak dalej. Rozumiecie? Bóg nam dał coś wielkiego, a my chcemy coś małego. My chcemy za nasze grzechy zapłacić. My chcemy odpracować Jezusowi za to, co On na krzyżu zrobił dla nas. I to jest prawo religijne. To jest duch tego świata. Dlatego, zobaczcie, zwiedzenie sprawia, że my mamy inną doktrynę i inną Ewangelię. W tej nowej doktrynie Ewangelii ludzie czekają na Jezusa, by wrócił, bo nie zdają sobie realnie sprawy z tego, że On jest w nich. Rozumiecie, co szatan zrobił? Powiedział, nie, w tobie nie ma Jezusa. Nie możesz mieć z Nim relacji. Czekaj, On wróci. I ludzi nastawił diabeł w taki sposób, tak samo jak ci, co są chorzy, to ten sam przekręt jest. Oni czekają na Jezusa, żeby Go spotkać, a On mieszka w nich, słuchajcie. Ale dlatego, że oni nie weszli w prawo wolności, dalej są w niewoli i dalej są w chorobach i tak dalej, to co czekaliśmy, to co czytaliśmy. Oni patrzą na królestwo, które ma być ustalone w Jeruzalem. Na przykład ci z Judei. Wierzący też. Słuchajcie, jest wielu wierzących Żydów, którzy nawrócili się do Jezusa, ale ich doktryny są grzeszne, są błędne. I ja znam pastorów, nawet pastorów, którzy to wpadli. Ci mesjańscy Żydzi mają problem. Dlatego, że oni, nawet słyszałem jakieś wizje, tam jakiś młody miał, że Jezus przychodzi na jakiejś górze, tam będzie i tak dalej. I że swoje królestwo tam w Jerozolimie ustanowi, słuchajcie. Ale tego nigdzie nie ma w Piśmie Świętym. Nigdzie. Albo to, że Jezus zabierze swoją oblubienicę i będzie takie wesele, jak normalne wesele żydowskie. To też jest tłumaczenie przez religię żydowską. Teraz tak. Ci ludzie, co nie widzą, że Królestwo Boże jest w nich, oni patrzą na Królestwo, które ma być ustanowione w Jeruzalem. To przeczytaliśmy. Kiedy Jezus to powiedział, że przychodzi to ustanowić w Jeruzalem? Nigdy nie powiedział czegoś takiego Jezus. Ja przyszedłem, by przywieźć królestwo mego Ojca, powiedział. Moje królestwo nie jest z tego świata. Więc dlaczego Kościół chce królestwo z tego świata? Bo kamień węgielny, ich kamień węgielny, czyli budowla, którą budują ci ludzie wierzący, nie jest prawidłowym kamieniem węgielnym. Budują po prostu nauczanie nie na fundamencie, nie na kamieniu węgielnym odpowiednim. Czyli zrozumienie, kamienia węgielnego jest złe. Jezus przyszedł połączyć niebo z ziemią. I to jest naprawdę bardzo mocne. I to zmartwychwstanie, które pokonało śmierć i połączyło z powrotem niebo i ziemię w Jezusie. To jest realnością prawa wolności. My żyjemy poprzez zmartwychwstanie. My nie żyjemy przez teologię. Jezus Chrystus powinien być realnością w Twoim życiu. Duchowy wymiar jest prawdziwą realnością i ten duchowy ta duchowa sfera
to królestwo. Jest Chrystusem. Mój duch połączył się z Chrystusem po to, by żyć ponad tym światem, by żyć w innym wymiarze. Czyli co? W wymiarze nieba. Jakuba 1, werset 18. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Chrystus i Słowo to jedno. Słowo prawdy. I dlatego jest Słowo prawdy i jest Duch prawdy. Duch Chrystusowy, Duch Słowa Bożego. Zostaliśmy zrodzeni przez Słowo prawdy, więc Słowo prawdy jest mocą Chrystusa. Jak mamy fałszywą doktrynę, to ona nie przychodzi z nieba, ta fałszywa doktryna. I nie jest tak, że kiedy dużo ludzi wierzy w tę samą rzecz, to to uczyni tę rzecz prawdą. Wielu ludzi wierzy, że Maria jest matką Kościoła. Czy jest ona matką Kościoła? Nie jest. Pomimo to, że wielu w to wierzy, nie jest pomimo to, że wielu w to wierzy. Jest wiele bajek i fałszywych jakichś legend, które spenetrowały Kościół, przenikły do Kościoła, które zabierają od nas moc Chrystusa, która jest w nas. I ta nauka, ta teologia chce nam wmówić, że możemy mieć Chrystusa w nas, ale nie możemy mieć pełni tego Chrystusa w nas. Do czasu, aż On przyjdzie w swoim ciele. Teologia w Kościele. W tej chwili masz trochę Chrystusa, a w chwili, kiedy On przyjdzie, to będziesz w pełni. Rozumiecie? Jak diabeł to dzieli, żeby cię oddzielić? On nie powie całkowicie, że ty Chrystusa nie masz, powie, że go masz. Ale dopóki on nie przyjdzie i nie spotkasz się z nim, to nie będziesz go w pełni mieć. Gdzie Biblia o tym mówi? Nigdzie. Nie dajmy się zwieść, bo w nim jest pełnia Boga. Jeśli mamy pełnię Chrystusa, która część Chrystusa nie jest kompletna? Jak mamy go pełnię? O tym mówi Pismo. Jeśli Jezus w Jego zmartwychwstaniu zasiadł na tronie po prawicy w niebie i my jesteśmy Jego ciałem, my w Jego pełni zasiadamy z Jego Ojcem. O tym mówi Efezjan 1:20. List do Efezjan 1:20. Jezus w pełni zasiadł po prawicy Ojca i my razem z Jezusem także jesteśmy tam. Dlatego, że my jesteśmy w takim samym duchu miłości i wolności, bo w tego ducha weszliśmy, tak? Kto nie wszedł w tego ducha, to on w ogóle nie czuje, że albo nie wierzę nawet, że zasiada na tronie wraz z Jezusem. Zobaczcie, co mówi tutaj. Efezjan 1:20 mówi tak. Bóg Ojciec siłę, jaką okazał w Chrystusie, gdy zbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Czyli to, co mówił Jezus, że ponad tym światem posadził go. Wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego stanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego. Teraz Kościół to jest zgromadzenie. Kościół to są ludzie,
którzy są Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Czyli co? Ludzie są pełnią Chrystusa. Czyli Chrystus jest w pełni w swoim Kościele. Jeszcze raz. Wszystko podał pod nogi Jego, a Jego samego stanowił głową Kościoła, czyli zgromadzenia, który jest ciałem Jego, ten Kościół, to zgromadzenie, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kościół jest pełnią. Czyli tak, On usiadł po prawicy Ojca i my, Jego ciało, pełnia tego, kim On jest. Także zasiedliśmy. Więc czy jesteśmy ciałem Chrystusa, czy nie jesteśmy w końcu? Jedyną drogą, by stać się ciałem Chrystusa, to to, by być poślubionym Chrystusowi. I teraz ta osoba daje przykład, która nauczanie to daje, która to nauczanie robi i mówi tak. Kiedy wyszłam za mąż, stałam się jednym ciałem z mężem. I teraz w Efezjan dalej czytamy 5 rozdział odnośnie właśnie połączenia się w jedno ciało i 28 werset. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Czyli tutaj mówi apostoł Paweł, że i Chrystus, i Jego ciało, Kościół, są jednym ciałem. Są jednym ciałem. Są jedno. I apostoł Paweł tu mówi, że daje przykład teraz męża i żony, ale chodzi mi nie o ten przykład, ale o Kościół chodzi. O połączenie Chrystusa i Kościoła, żeby pokazać, jak to wygląda. Dlatego jest wiele fałszywych doktryn, że Jezus ma przyjść i wziąć nas do nieba, by się ożenić z nami jako Kościołem. I to jest żydowska tradycja. Jeżeli ty masz czekać, aż on powróci, by się z nim ożenić, to wtedy nie jesteś ciałem Chrystusa. Nie jesteś kością z kości i ciałem z ciała Jego. Więc to nie jest tylko fałszywa doktryna, ale i bardzo niebezpieczna doktryna. Bo jeśli nie jesteś ciałem Chrystusa, to nie masz nic. Rozumiecie? Dlatego apostoł Paweł mówi, że wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, odłączyliście się od Chrystusa i Chrystus wam nie pomoże. Wiecie, oni zaczęli w duchu, czyli co? Weszli w ducha Jezusowego, w ducha wolności, w ducha miłości, ale w pewnym momencie oni sercem swoim, swoją wiarą odcięli się od Chrystusa i wrócili do religijnego prawa. I szukali dalej usprawiedliwienia z tego prawa, które Jezus przyszedł i wypełnił. Religijne prawo zostało całkowicie wypełnione przez Jezusa i poszło, słuchaj, wypełnione. One po prostu nie istnieje dalej. Ale każdy ma prawo żyć dalej pod tym prawem. Dlatego, że zniesione co zostało religijne prawo, czyli według zakonu Mojżesza, a ustanowione nowe prawo, dlatego, że arcykapłan tamten też już nie istnieje, a istnieje nowy arcykapłan. Wiecie, to są rzeczy, które łatwo jest zrozumieć, kiedy człowiek to bardziej widzi i bardziej w to się zagłębi. To jest bardziej, bo jest bardzo wiele wersetów na ten temat, co mówimy, jak apostołowie tłumaczą, że na przykład w innym miejscu mój apostoł, myślę, że na darmo może pracowałem nad wami. Na innym miejscu znowu mówi, Hebrajczyków bodajże, biorąc pod uwagę czas, powinniście nauczycielami być prawa. Ale jakiego prawa? Chrystusowego. A was potrzeba znowu od początku karmić mlekiem.
Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni żyli w prawie religii. Religijnym. Oni ciągle tam borykali się w tym prawie religijnym. Oni nie weszli na 100% z całą wiarą w prawo Jezusa. W prawo wolności, prawo ducha. To był ich problem. I to jest problem Kościoła dzisiaj. A szczególnie ludzi, którzy wychodzą z jakiejś religii. Wiecie, wielu ludzi, którzy nie było w żadnej religii, o wiele, wiele łatwiej jest im iść za Chrystusem i wejść w to prawo, połączyć się z Jezusem. Słuchajcie, z wielu narkomanów, jak przeróżnych ludzi, alkoholików i tak dalej, którzy nie byli w żadnej religii. Oni sobie żyli jak bez Boga. A kiedy poznali Chrystusa, połączyli się łatwo. I nie byli kuszeni przez duchy religijne, żeby wejść pod coś i coś czynić. Wypełniać, słuchajcie, uczynki. I to wszystko, wypełnianie uczynków w każdej religii, jakakolwiek jest na ziemi, jest to wpływ ducha tego świata, jest to służenie duchowi tego świata. Nie Chrystusowi. Jak wtedy więc my możemy jako Kościół połączyć się z Chrystusem? W dniu Jego przyjścia. Po co przyjdzie Chrystus? Żeby wziąć tych do siebie. Żeby dać im takie ciała, jak On ma. Żeby w końcu ten duch miłości i ten duch jedności był, żeby mieć wszystkich przy sobie. Po to wszystko jest. Czyli co? Czyli co? Jeżeli nie, mówiliśmy, że jeżeli nie jesteś ciałem Chrystusa, to nie masz nic. A ci, którzy złączyli się z Nim, są jednym duchem, mówi Biblia. To jest fundamentalna skała, że my jesteśmy jednym duchem z Nim. I jak weszliśmy w jedno z Jezusem, jesteśmy wolni od systemu tego świata i jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Pouczanie, prowadzenie. Gdybym miał pół Jezusa, bo On tylko w części byłby w moim duchu, i mówiłabym, czy mówiłbym, że On jest moim królem, to by był moim królem? Kiedy miałby tylko połowę mnie? Chrystus? Ale On nie jest. Rozumiecie? Bo mówi tak doktryna, i mówię to nauki Kościoła, bo On ma przyjść i królować z Jerozolimy. O czym oczywiście jest, nigdy nie powiedział. Wtedy ja będę w braku przez całe moje życie. I to dlatego Kościół traci bardzo dużo mocy, bo mają Kościół wierzenia takie mają, że mają taką budowlę, która nie jest ukończona. A Jezus mówi, że wszystko, co przyszedł ukończyć, wykonało się. Łukasza. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. I 44 werset. Potem rzekł do nich, po zmartwychwstaniu Jezus mówi do swoich uczniów: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie, czyli w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. I dalej mówi, wtedy otworzył ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Wtedy oni otrzymali Ducha Świętego, bo w Ewangelii Jana jest napisane, że On tchnął na nich Ducha Świętego po zmartwychwstaniu. Czyli tchnął na nich i otworzył ich umysły, by mogli rozumieć Pisma. I tu właśnie Jezus mówi, że On przyszedł wszystko wypełnić,
I to wszystko wykonało się, kiedy Jezus umierał na krzyżu i oddawał swego ducha, powiedział, że wykonało się. Wszystko się wykonało. Czyli cały Stary Testament, proroctwa, prawo, wszystko, co było dla ludzi, którzy nie mieli relacji z Bogiem, dlatego że Adam i Ewa odseparowali się, umarli duchowo, prawo było stworzone dla ludzi, którzy nie mieli relacji z Bogiem, czyli którzy nie mieli ducha, który byłby połączony z Bogiem. Dlatego to prawo było do czasu, aż dopóki być przyjdzie Chrystus. Dlatego my, słuchajcie, musimy zdecydować się w to, co wierzymy. My musimy zdecydować się, w co wierzymy. Czy my przez błędną doktrynę oddzielimy się od Chrystusa, a może już jesteśmy oddzieleni? Ja to bym raczej powiedział, że Kościół jest oddzielony, dlatego, że słuchajcie, Kościół, który byłby z Chrystusem, tak jak mówi apostoł Paweł, to by byli ludzie, którzy czerpią, dlatego że wierzą z Chrystusa, widzą, co Ojciec czyni, oni też by to czynili i takie kościoły są, ale większość o tym, o czym dzisiaj mówię, nie działa. Rozumiecie? Większość kościoła nie działa w taki sposób, jakby rozmawiali z Bogiem Ojcem i czynili to, co Ojciec chciał i pokazał im, co mają czynić jutro. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest właśnie to, co człowiek po prostu stracił przez fałszywe doktryny. Przez jakieś głupie nauczania, słuchajcie. Zwiedzione, że tak powiem. Dlatego też duch religii sprawia, że Słowo Boże nie ma miejsca w naszych sercach. Duch religii, prawo religii sprawia, że Słowo Boże nie ma miejsca w naszym sercu. Słowo, mówiąc Słowo Boże, mówi o Słowie Jezusa. Dlatego zobaczcie, zakon został nadany przez Mojżesza, ale łaska i prawda, czyli słowo prawdy, słowo wolności, przyszło przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to, co dla nas jest najważniejsze dzisiaj, to jest słowo Chrystusa. To jest nauka Chrystusa, która doprowadzała i przygotowywała, żeby wprowadzić co? Tak Jezus mówi, jego uczniowie co? Są wolni, są czyści dla słowa. Nauka wprowadza nas w miejsce przebywania Chrystusa w nas. My i Chrystus. Jedno jesteśmy. Tak mówi Słowo. Teraz chciałem jeszcze tylko wspomnieć o pewnych rzeczach. Słuchajcie, jeżeli my w tej chwili myślimy o tych rzeczach, słuchajcie, to nie są rzeczy, które miały przyjść, ale które są. Wraz z Chrystusem przyszło Królestwo Boże. Prawem Królestwa powiedzieliśmy, że co? Że jest prawda, że jest miłość i to jest prawo wolności, żeby wszystkich ludzi uwolnić. Dlatego tam Jezus, kiedy był namaszczony, prorok powiedział, że on ogłosi miłościwy rok Pana. Miłościwy, dlatego że wolność. Wolność dla wszystkich. Wolność. Odpuszczenie długu. Wolność. Taki rok był co 7 lat w Izraelu. I teraz jest taka rzecz, że jeżeli my myślimy, słuchajcie, w pewien sposób, to ten sposób, w który myślimy, sprawia, że to, o czym myślimy, jest dla nas żywe. Jeżeli skupisz się i zaczniesz myśleć o prawie religijnym, to ożyje w tobie i to, co myślisz, będzie twoją realnością. Ale jeżeli skupisz się i rozważysz te wersety, o których my rozmawiamy teraz, nie? To rozważając te wersety, zobaczysz, że to, na czym się skupisz, to stanie się realnością. Tak funkcjonuje nasza dusza. I realnie to będzie dla ciebie realne. Życie z Chrystusem będzie dla ciebie realne. Zrozumiesz, że te głupie panny, one po prostu żyły w takim oddzieleniu od Chrystusa. Bo połączenie z Chrystusem to jest połączenie serca. Połączenie, ale widzicie, jak nie masz prawidłowej doktryny, to nie masz prawidłowej wiary. Jeżeli ty oczekujesz, że
brakuje ci czegoś jeszcze, pomimo że Jezus w tobie zamieszkał i Duch Boga jest w tobie. Zamknąłeś Go w sobie i czekasz, że Bóg ci ma dać więcej. I wiecie co? Tysiące, miliony chrześcijan podnosi ręce do góry i krzyczy: więcej Ciebie chcę. Więcej Ciebie chcę. Ale jest powiedziane, że mamy pełnię Jego. My mamy pełnię Jego. Amen. To jest tyle na dzisiaj, słuchajcie. Ja wiem, że to jest niezbędne. To, co dzisiaj tutaj czytałem, o czym mówiłem, jest niezbędne, żeby być gotowym. Dlaczego Jezus powie: nie znam was, idźcie precz ode mnie, bo wyczyniliście bezprawie. Wiesz, że prawo religijne jest bezprawiem według prawa Bożego? Jeżeli ty według religii i innego prawa kogoś sądzisz, to ty pełnisz bezprawie. I to właśnie Jezus powiedział. Idźcie precz ode mnie. Nie znam was. Bo wiesz, czemu go nie zna tego kogoś Jezus? Dlatego, że on był w takim duchu, jako kamień węgła. I to, co mówiłem, my jako kamienie żywe, myśląc tak samo jak on i mając tego samego ducha, jesteśmy z nim połączeni i on nas zna. Tak jak mówiłem o tych mądrych pannach. One go znały. One nie mówiły, że one mają 50% Chrystusa, a druga 50% przychodzi. One kiedy spały, kiedy chodziły, kiedy czyniły, cały czas miały relacje z Jezusem. I on je znał. Dlatego, że one nie dały się zwieść. Nie dały diabłu wyrwać prawdy z siebie, że Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Że On, że my mamy trzymać się Jego. On jest kamieniem węgła, my na Nim zbudowani, wkorzenieni weń. Rozumiecie? Nauka, przekonania, pewność, relacja. Jak możesz być pewny, że Chrystus w tobie mieszka? No powiedz mi. Ja zastanawiałem się wiele razy. Nie masz żadnego świadectwa, dlatego że źle wierzysz. Duch Święty w tobie zamieszkał, Chrystus w tobie jest, ale On nie świadczy w tobie, dlatego że ty źle wierzysz. Bo ty, kiedy przyjąłeś Chrystusa, On w tobie zamieszkał, ale ty nie wierzysz w to, że On w tobie zamieszkał. Pomimo, że o tym mówi Pismo Święte. A dlatego, że nie wierzą w tobie zamieszkał, to do Jego też nie mówisz, do tego, który w tobie mieszka. Nie ma z nim relacji. I to jest właśnie problem. To jest właśnie zwiedzenie. A skoro nie ma z nim relacji, bo gdzieś to po drodze zgubiłeś przez nauczania Kościoła i tak dalej, no to jak możesz mieć gwarancję, że jesteś gotowy na Jego powrót? Rozumiecie? Także tak to wszystko wygląda. To jest poważna rzecz. To jest najważniejsza rzecz dla wierzących ludzi, którzy nowonarodzeni, są nowonarodzeni i przyjęli dar Ducha Świętego, żeby oni po prostu byli gotowi, żeby oni byli w tym samym duchu, w którym był Jezus. Bo wiecie, nawet plagi, jakie tutaj zapowiada Pismo, które przyjdą na ten świat, to są plagi, które ominą tych, którzy w Chrystusie są ukryci. Bo jak jesteś ukryty w Chrystusie, to nie może diabeł uderzyć ciebie, bo musiał Chrystusa pierw. A żeby uderzyć Chrystusa, to musiałby Boga Ojca pierw uderzyć. Dlatego ukrywanie się w Chrystusie to jest ukrywanie się w prawdzie. Ukrywanie się w tym duchu, słuchajcie, o którym mówiłem dzisiaj. Ukrywanie się w prawie wolności. Czynienie to, co czyni Chrystus. Myślenie tak, jak Chrystus myśli. Myślenie tak, jak myśli Chrystus, jest inne i oddzielone od myślenia religijnego, czyli myślenia tego świata. Jezus powiedział tak, że duch tego świata będzie nas uciskać chciał, żeby nas przekonać nawet o tym, że Chrystusa już nie ma. Albo tam jakieś zwiedzenie już w różnych miejscach było słyszane, że Chrystus wrócił i kościoły jakieś powstają. Taki sławny w Chinach na przykład to Kościół Wszechmogącego Boga. Zwiedzenie, słuchajcie. Oni mówią, że Chrystus wrócił w postaci kobiety. I tam gdzieś w Ameryce ta kobieta jest. Wielki ruch w Chinach, słuchajcie. Dlatego jest wiele rzeczy i my potrzebujemy realnie żyć z Jezusem. Realnie. Potrzebujesz Słowo Boże wziąć jak Słowo Boże. To jest taki amen. To jest skała. Fundament odwieczny.
Słowo Boże, które było u Ojca, przyszło na ziemię, żeby nam powiedzieć, wprowadzić nas we wszelką prawdę. I ten Duch Święty, który jest nam dany, On chce nas prowadzić, ale jeżeli Ty, mając Pismo Święte, mówisz, że to Słowo jest mniej ważne od doktryny Twojego Kościoła, no to jesteś właśnie zwiedziony. Bo Słowem Bożym jest sam Bóg, który przyjął ciało człowieka i głosił to, nakazał, co mamy czynić, bo przykazania to są rozkazy. I co? Ale przykazania Jezusa, nie przykazania Mojżesza. Mojżesza przykazania, słuchaj, przykrywały Twoje grzechy, ochraniały Cię przed atakiem diabła, no nie? Ale przykazania Jezusa, one Cię ukrywają w Chrystusie. W Bożym Słowie ukrywasz się w samym Bogu. Tak to wygląda, taka jest różnica. Okej, pomodlę się i kończę transmisję. Ojcze, dziękujemy za Twoje Słowo. Ojcze, ja modlę się o każdego teraz, który będzie słuchał tej transmisji. Ojcze, modlę się, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło. Ojcze, modlę się, aby duch zwiedzenia, duch religijny, duch po prostu zły, który przekręca jakichś doktryn duch, jakiejś religijności duch, aby został zdjęty z każdej osoby, która będzie tego słuchać, Ojcze. Modlę się, aby prawda została włożona w każde serce, Ojcze. Prawda. Aby prawda była podstawą wiary, gorącej, płomiennej miłości do Boga za tak wielką łaskę. Wiary w Chrystusa. Wiary i życia w Chrystusie. Aby każdy, którego diabeł potępia za jego złe uczynki i tak dalej, mógł stanąć i powiedzieć diabłu w twarz. Diable, Jezus wziął to wszystko i dał mi inne prawo. Jestem wolny. Jestem wolny. Jestem wolny, by uwalniać innych. Jestem miłowany, nieodrzucony, niezostawiony, nieporzucony, niepotępiony, ale usprawiedliwiony. I ten Jezus, który jest miłością, cały czas nie tylko mnie usprawiedliwia, ale On mnie miłuje i On mnie napełnia swoją miłością. On mnie nawiedza, dlatego że On mnie miłował. I wie, że walczę z diabłem oszustem, kłamcą, który chce mnie oddzielić od Chrystusa za wszelką cenę, przez przeróżne kłamstwa. Dlatego, Ojcze, dziękuję Ci za Twoje święte słowo, Ojcze. Dziękuję Ci, błogosławię każdą osobę. Błogosławię, Ojcze. Ja wiem, że człowiek nie może przekazać wszystkiego, ale że to jest praca Twojego świętego Ducha, Ojcze. I o tą pracę nad każdym sercem modlę się. Amen. Bądźcie błogosławieni.